W tym odcinku zobaczycie najlepsze akcje, kiedy robiłem magię nieznajomym w internecie i byłem wielokrotnie podrywany. Patrz uważnie, dolar to nie jest zbyt dużo, ale jeżeli się potrząśnie dolarem, to się pojawia złota karta. Wtedy złota karta jest dobra, bo można zapłacić bardzo duży kredyt. To jest mega sposób na wakacje. Robisz tak i się pojawiają okulary. To nie wiem, czy to jest dobry kolor. Co może... O! Zielone. Jak to możliwe, że ty zrobisz tak i one są tam zielone, jak żółte? A to i tak, wiecie co? To i tak nie jest dobry kolor zielony. No bo jak... Bo to jest... David Copperfield to był taki mega znany iluzjonista, znaczy jest cały czas, i on zasłynął z tego, że zniknął Statuę Wolności. Ja mogę też zniknąć Statuę Wolności. Z tej pocztówki. Widać, nie? Że jest... No, widać. Czy co widać? Patrzcie uważnie. No ogólnie, że widać... Widać statuę, nie? Teraz wystarczy, że ja stryknę i ona zniknie. Też coś ma. Dobra, okej. Okay. Oh, shit! Powiem wam, niezły troll, okay. Niezły troll. Ja będę mieszał, powiedzcie stop w dowolnym momencie. Co? Tutaj może być? No. Okej, okay. Dobra. Więc generalnie jak ludzie próbują rozwiązać kostkę Rubika, to robią takie obroty, no nie? I wtedy liczą na to, że to się ułoży. A to jest mega trudne. Ja w ogóle tego nie polecam. Najlepiej jest po prostu zrobić tak. I ona się wtedy układa sama. Wkładam ją do środka. O! I wtedy ona zostaje w środku. Kawałek tej ścierki zostaje w środku. I to mi pozwala na to, żeby go wyczyścić przez środek. Pokażę wam, jak złapię przez środek. O! To zobaczcie, że ona idzie przez środek i mogę całą... Zobaczcie, cały czas patrzcie uważnie. Normalnie przez środek trzeba mocno, bo to tam, wiecie, tego i on jest wtedy... O! Jeszcze zapalę, zapalę, tutaj, odlokuję, Widzicie mój telefon? Dokładnie, można korzystać w trakcie nawet. I zapalę i po prostu... I tak, jest. I można dzwonić. 3, 4. Co to jest? Nie wiem. Jakaś dziewczyna? Tu są cyfry. Podpowiem ci, tu są cyfry. Co to jest? Ja nie wiem. Stuwa. Dobrze mówisz, stuwa. Nie wiem. No dobra, podpowiem, bo ja brzydko rysuję. To jest banknot. Ale jak się skoncentrujesz, strykniesz, to stówę... Słuchajcie, prosta rzecz. Dwie recepturki, no nie? Patrzcie uważnie. Przełożę recepturkę tutaj, że są zablokowane, co nie? No i nie mogą przejść tutaj, nie może przejść tutaj i też nie może przejść przez środek, ale jeżeli się skoncentruję... What? Pytanie do was. Jak macie zapalniczkę, nie? I ona ma to takie ostrzeżenie, taki warning. To wiecie, co można zrobić niebezpiecznego z zapalniczką? Może wybuchnąć. A wiesz, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne? No. Co? Mega niebezpieczne. Zobacz, jak zdejmę tą naklejkę, ona, ta zapalniczka, nie będzie miała ostrzeżenia. To jest niebezpieczne, co? Bo ktoś nie wie, że to jest niebezpieczne. Nie, ale dlatego to jest bardzo ważne, więc spróbujemy to naprawić. Patrzcie uważnie, co można zrobić z naklejką. To jest w ogóle śmieszna rzecz. Patrzcie uważnie. Co? Ja wezmę kartkę i zapiszę, ile ty masz lat. I ty powiesz, a ja odwrócę, żeby nie było, że mnie oszukujesz, dobra? Ale rocznikowo czy obecnie? A jak podajesz ludziom? No, zazwyczaj podaję rocznikowo. Ja dopiszę rocznik tutaj obok, dobra? Na dole. Nie ma możliwości, żebym wiedział, prawda? Dopiero się połączyliśmy. Powiem ci, który jestem rocznik, nie powiem ci, ile mam lat. Dobra, no, dobra, no. No, to jestem 9-6. 22, rocznikowo. 9-6, prawda? No. Ale słuchaj, to jest spoko, ale widzisz, ja ciebie widzę i mógłbym ocenić po wyglądzie, więc słuchaj.
spróbuję odgadnąć twoje imię. Ok? Nie mów, jak masz na imię. Dobra? Zaczynam się bać. No to jak odgadnę, to będziesz się bardzo bała. Chciałbym, żebyś... Możesz tylko podnieść kamerkę i spojrzeć dosłownie na mnie na chwilę? Chcesz zobaczyć oczy? Tak. No dobra. Jezus Maria, jesteś bardzo ładna. Wiesz o tym? Dobra, to postaram się nie speszyć. Masz bardzo ładny kolor włosów i doceniam, że jest tak samo oczy pomalowane. Spójrz na mnie. No. Ty mówisz, ja odwracam na 3-4, dobra? Dobra. 3-4. Daria. No. Słuchajcie, wyciągnę. Pokażę wam, to jest prawdziwy telefon i to jest też prawdziwy case do telefonu, możecie zobaczyć. Idea jest bardzo prosta. Telefon wsunę, ok? Patrzcie uważnie. Powiedz mi z ciekawości, jaka była twoja karta? Ja tak wino. Skoncentruj się na stówce. No. Ale się śmiał. Się leciało. Daaa! Ja. Co to było? Cicho. Jaki typo! Pola. Jowita. Okej. Okay. Wasza moneta. Jedyna taka moneta na świecie z napisem PJ. Nie spuszczajcie uwagi w monety, dlatego że ja nie będę nic robił, żeby nie było i mam dla was zabezpieczenie. Jeżeli coś by się stało z tą monetą, to oddam wam cały hajs w moim portfelu, ok? Chcesz nam oddać, jak się nie widzimy? Dobra, no, cicho, cicho. Wyślę wam, jeżeli coś by się stało z tą monetą, patrzcie, ona teraz zniknie i pojawi się u was tam. Pokoju. Czy jest u was w pokoju? Nie. Nie? Naprawdę nie? Nie. Oto w takim razie wiszę wam hajs. Cały hajs, dobra, który jest w moim portfelu, ok? Więc zobaczcie. Ja otworzę portfel i w tym moim portfelu bardzo bezpiecznie jest schowany hajs. Ja już wiem, że to jest moneta. Nie, w tym portfelu, moja droga, jest portfelik. I w tym portfelu będzie ta moneta. Będzie kolejny portfelik. Nie, moja droga, w tym portfelu jest portfelik. A wiesz, co jest w tym portfeliku? Nie zgadniecie. Portfelik! Nie zgadniecie. Portfelik złoty. Chusteczka. Wow, masakra! A w tej chusteczce, uwierzcie lub nie, bardzo powoli otworzę, złożonej dziewięciokrotnie... Jest... Dziewięcio? Zobacz, na dziewięć części jest jedna moneta, cały mój hajs. Wygląda dokładnie jak wasza moneta. Co to za... Ten czarodziej, tak? To ty? To ja. Serio? No. No bo pisałam do ciebie. Gdzie? Na YouTubie, kocie. Na YouTubie nie ma wiadomości. Tutaj jest. A wiesz co? No. Podobasz mi się. Bardzo ci dziękuję, bardzo mi schlebiasz. Jestem zajęty, więc nie mogę odzajemnić twojego uczucia, ale... Chuj. Ja będę leciał w ten sposób przez karty i ty się zatrzymaj gdzie chcesz, świadomie, którą chcesz, może być ta, może być ta, obojętnie, gdzie chcesz. Ja będę po prostu leciał w ten dobra, sposób. Dobra, dobra. Stop. Okej, super. Którą chcesz, szóstkę czy króla? Króla. Króla. Położę króla na stole, proszę bardzo. Stop. Siódemka, as czy dama? Siódemka. Siódemka. Patrz, położę tutaj siódemkę i teraz zobacz, jak wezmę siódemkę i zrobię coś takiego, to mogę zamienić ją w czerwoną kartę. I on się zamieni w czerwoną kartę.
weszło. Ale jeżeli wezmę twoją siódemkę, to ona by była, wiesz, nie od talii, więc musiałbym zrobić coś takiego, że po prostu się skoncentrować i wtedy cała talia zamieni się w czerwone karty. One. Koniecznie obejrzyjcie mój poprzedni odcinek klikając tutaj, a tutaj wybrałem coś specjalnie dla ciebie. No i jak zwykle pozostańcie magiczni.